Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian, to jest Justyna. Cześć! I witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush. Serii, w której zdobywamy legendarną arenę bez wydawania ani grosza na gemy oczywiście. Dokładnie. Jak widzicie, mamy 2818 pucharków. Troszeczkę spadliśmy, ponieważ grałem Gold Rusha. Mamy już 2800 z golda uzbierane na tym koncie dodatkowo. I do otwarcia mamy dzisiaj Magical Chesta i... Clanchesta. Dodatkowo możemy poprosić o kartę epicką, a w sklepie co na nas czeka? Free Epic na nas czeka, także zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. To co, mordeczki, na samym początku Justa pootwiera skrzynki. Okej, najpierw Golden Chest? Najpierw Golden Chest. No. Takie tam. Fireball, okej. Co w questach? Co w questach piszczy? Collect. Ice Spirit. 42 razy. Dziękuję. Klon. No i punkcik. Otworzymy ją? Nie. Jeszcze 10. Jeszcze 10 Musimy czekać 3 godziny i 59 minut. O kurde, no to ładnie. Szkoda. Szkoda. To teraz... Clanchest może. Clanchesta. Sprawdźmy Clanchesta. Uwaga, jestem ciekawa, co wypadnie. Ja też jestem mega ciekawy. 1620 golda. Miniony się przydadzą. Royal Giant. Hog Rider się przyda. Albo oddamy komuś w klanie. Tesla, ale super. Ale Tesla jest teraz modna, także... Tak, Tesla jest teraz w modzie. Canon 120. Dajcie legendę w końcu! Który to... Nie ma. Który Wizard to... Wizard 20 razy, to jest... Który to odcinek bez legendy? Spoko. Wizard może być. Balon! Balon. Dobra, teraz trzymamy kciuki za... Legendę z Magicala. No, dawaj. Właś, mordo. Uwaga. Goldzik. Muszkieterka, Giantcik, kolejna muszkieterka, Nipeka, Miniony. Jest! Piona! Jest legenda druga nasza, tak? Druga chyba z Magical Chesta, no napiszcie w komentarzu, jeżeli pamiętacie, bo ja już troszeczkę zapomniałem. Co stawiasz? Stawiam, że Ice Wizard będzie. No. Też to nie, czuję. No mam nadzieję, że coś lepszego. Też to czuję, czekaj, co tam jeszcze jest? Dobra, log. Uwaga, przydałby się Electro Wizard, nie? No, Electro Wizard by się przydał. Sprawdźmy. Spartacus! Ty jeszcze nie masz Sparkiego? Nie mam jeszcze. Justa ma Challengera, prawie dwójkę, nie ma jeszcze Sparkiego od roku. Wow. Oh no. No ale teraz Spark jest niby lepszy trochę, no to... No niby jest OP, także będziemy na pewno dzisiaj go testowali. To teraz co, mordeczki? Przechodzimy do przeglądu waszych fanartów. Zobaczmy, co żeście tutaj namazali. Pierwszy fanart został nadesłany przez... Oliwiera. Uwaga. No, loga dzisiaj co prawda nie było, ale foto artystyczne. Mamy troszeczkę... kredek, troszeczkę ołówka, góreczka jest, z której log będzie się toczył. Tak, piasek leci do góry. 5 na 10. Tak, bo ładne zdjęcie. 5 na 10. Artystyczne, pomysłowe, no. Kolejny fanart został nadesłany przez... Wojciecha Szurę. O! Są to legendy, tak? Są to legendy. Nie, bo jest Fireball. Graveyard. Czekajcie, przybliżę. Ice Spirit jest. Ice Spirit, nieśmieszny. No, Ice Spirit fajny, Graveyard, log na koło rzeki, tak? Co to jest? Kra? Tutaj? Nie, to jest ziemia po prostu. Aha. Że on się toczy po ziemi chyba, tak? Aha, no dobra, dobra. Fireball leci w Inferno Dragona. Z Fire Spirit robi unik. No, fajnie. Tak jest 7 na 10. 7. No. 7 na 10. Trzeci fanart został nadesłany przez... Lolka Trolka! I to jest Mega Knight ołówkiem. Dlaczego ołówkiem? Nie masz kredek. No, Mega Knight nawet spoko. Kółeczek, no żeś się narysował do, na tej zbroi, to jest ta... Chain Armor. Ładnie i starannie ja bym dała dychę, ale gdyby to było pokolorowane ładnie kredkami, a
Tak, to daje 7. A ja muszę dać 6, bo bez kredek. Ja już tłumaczyłem, że fanarty nie będą niedługo przyjmowane. Muszą być kolorowe. Tak. Muszą być kolorowe. Mają się rzucać w oczy, mają być wyraźne, pokolorowane kredkami. I ładne, zrobione zdjęcie. Nie takie o. Nie takie o. Bo takie dzisiaj, dostaję też. Dzisiaj był tylko taki kwadracik. Taki kwadracik był. Nie wiem, jak on to wysłał nawet w ogóle. Okej, czwarty fanart. Kacper Zając. O, Lumberjack. Lumberjack z Rangem. Tak, z Rangem, spoko. Ślina mu leci z pyska. Był już taki podobny fanart, ale ten widzę, że jest po prostu rysowany odręcznie samemu. Nie jest gdzieś odbijany, po prostu patrzysz, rysujesz. Troszeczkę przedramię za duże i pięść za duża do przedramienia, ale ja dam 7. Ja daję też 7. Lecimy dalej, piąty fanart. Piąty fanart przez Adriana Pyrkę, chyba Pyrkę, nadesłany. Pyrek? Adrian Pyrek, Adriana Pyrkę. Bomber. Pokolorowane ładnie, bomber biały, spoko. Bardzo mi się podoba, że jest tak właśnie wyraźnie ten napis pokolorowany, bo ten szkieleton to faktycznie musi być biały, nie? Autorska czcionka. Tak. Autorska czcionka. Ta bomba taka pomysłowa, tak. Nie? O. 8. Też daję 8. Okej, okay, szósty fanart od kogo? Wiktora Friedricha, czyli Wicio, tak? Wicio, ta. O. Elektro, dajcie łapkę w górę. No, zostawcie... O, przypomniał wam, zostawcie łapkę w górę teraz. Dokładnie. Krzyczy zap, zobacz, zap. No, mazakami pokolorowane. No spoko, wąs ten trójkątny. No fajnie, no. 8. No też 8 daję. Okej, okay. I tutaj taki bonusik od Wicio, bo jego siostra jeszcze przysłała nam fanarta. Uwaga, ma 9 lat bodajże. Cats goes fishing, VS. Cats goes fishing, VS. Patrzcie, kotek siedzi, płaszczki są tutaj, zobacz, płaszczki. Na dole. I to właśnie nas zastanawiało. Też takie słońce rysowałem. Też takie słońce rysowałem w końcu. Ja też kiedyś. No i tutaj mamy arenę bodajże. I jesteśmy mega ciekawi, kto tutaj na tej arenie idzie. Czy to jest muszkieterka? Albo walkiria, ale czy... chyba fioletowa muszkieterka. Fioletowa muszkieterka z tą trąbą chyba, nie? Chyba, to nie jest trąba, to jest strzelba. No tak, ale tutaj to ja nie wiem, jak to wygląda. Trochę średnio. Dobra. No, jak na 9 lat, no to 7. Damy 7, okej, okay, żeby było sprawiedliwie. Lecimy dalej. Szalony duch. Ósmy fanart od szalonego ducha. Ghost. Mini P.E.K.K.A. i log. No tak. Ładnie. Fajnie, tak, takie miniaturki, nie? Miniaturka, no taka minimalistyczna praca. Fajnie, tak. Też 7 daj. Też 7, no. Log tak się ładnie fajna toczy. Fajna P.E.K.K.A. No P.E.K.K.A. spoko. Taka o. Pancake. Z taką szczeną. No. Dobra. Kolejny fanart. 9. K.Game. O, tutaj jest trochę więcej. Okay, ulubiona karta Farela. Przybliżmy. Balon. Balon. Ulubiona karta Farela, Baron. Pozdrawiam i przepraszam, Jayce. Od razu mnie przeprasza. XD, hej, he. Ulubiona karta. No, Jayce. Giant Skeleton daje trochę dużo do życzenia. Zastanowienia i życzenia. Płasz na dół. Wiem, nie wyszedł najlepiej. Pewnie tak z 2 na 10. No dobra, będzie 4 na 10, mordo. Daję 6. No ja 5 mogę dać. Pozdrawiamy, KGMA. Lecimy dalej. No i ostatni, tak? 10 fanart. Sznurówa. Od sznurówy. By sznurówa. Knight. Knight jest łysy? Właśnie, Knight jest łysy? Nie wiem. On nie ma tutaj tego chyba. Hełmu? Hełmu, no. Aha, zapomniałeś. A to nie znaczy, że Knight jest łysy. No tak, mordo. I dlaczego on nie ma tu buta? Co to, księżniczka? On ma jakiegoś pantofelka. Pantofelek. No dobra. Piątka, nie? Mieczyk ma za mały. Mieczyk ma za mały. Zęby są narysowane. Tu z szóstki widzę mu trochę zawiewa. Wieje. Ale tak poza tym wszystko okej. Okay. Daję 6. Ja 5. To było na tyle z waszych fanartów. Pamiętajcie, że czekamy na bardzo ładne fanarty. Jeżeli jakiś fanart naprawdę przypadnie nam do gustu, będzie z pewnością na miniaturce, więc się starajcie. Brzydkich fanartów już nie przyjmujemy. Przykro. Nie bądź taki wredny. Przykro. Po prostu mało kolorowych, mało wyraźnych fanartów nie przyjmujemy. Mają być takie z takie. Pazurem. Że, mają być, że aż, jak to babcia mówi, że aż. To było na tyle, to teraz my ustalamy jakiś dek. Ze Sparkiem. I zaczynamy rozgrywkę. Dek, który dzisiaj wam przygotowaliśmy, wygląda następująco, jest w nim... Giant Skeleton.
Baby Dragon, Balon, Fireball, Goblin Gang, Goblin Barrel, Sparky Tornado. I Tornado. Co możemy powiedzieć o tym deku? No, Giant Skeleton. Na pewno zanim będziemy dopiero opuszczali Sparkiego. Tak, coś takiego. I to będą nasze dwie karty turbo defensywne. Będziemy atakowali oczywiście balonikiem, goblin baryłką. No i kontrowali to jeszcze fireballem i postaramy się wszystkie jednostki ściągać tornadem w kupę i żeby Sparki to atakował. Albo rzucać fireballa na to. Albo zrzucać fireballa. Dobra, ulepszmy sobie tornado. Poziom drugi. No, skromnie, co prawda, ale mi się wydaje, że to się może Justa udać. Więc ja pierwszy. No dobra. Nie bądź smutna, misia. Dobra. A więc tak, co my tutaj mamy? 10 poziom, a co? No to będzie ciężko, moim zdaniem. Giant Szkieletonik. Damy mu do osłony dragona, nie? Na coś też latającego. My mamy też ciężko, bo nie skupiamy się na jakimś tam jednym deku i nie ulepszamy jednej karty, tylko wszystkie, a oni tam ulepszają sobie jeden dek na przykład. Tak, i do mają fula. Po prostu lepsze karty, nie? Lepsze levele. Masz rację, Justa. Ja zrzucę jeszcze tu goblin baryłkę. Zrobię taką... Przeżyję Sparki, przeżył. Przeżył Sparki. No i... Poptokach. Poptokach! Ale patrz, co nam zrobił ten! Witchka jedna, jak nam spuszowała lewy tower. Widzisz ty to, mordo? No, delikatnie. Sparki, proszę cię, uderz! Boom, bitch! Jeszcze raz! Dobre. Jeszcze raz. Fireball! Ja nie zdążył. Nie, nie był cios ostateczny. Gdzie jest moja plakietka? Gdzie jest moja plakietka? Rzucił pan, gdzie ci rzucił ty. Tornadem! Tornado ściągaj na King Tower! Jak Justa? To jest złe tornado. No to skup się, a nie pogadaj mi to. Trzymaj plakietkę. Gdzie jest druga plakietka? A nie, to jest za szczęśliwa. Szukaj! Gdzieś druga jest. Spadła pewnie na ziemię. Ty sam przegrasz to jeszcze. Tak. Weź poszukaj jej, ona gdzieś tu musi leżeć. Jest! Jest, dobra, mamy drugą plakietkę, bo się gdzieś zawieruszyła. Dziękuję za suba. Bo wpadł akurat i BOOM! No teraz ja na trzy koronki! Postaraj się to pobić, wariacie. Tse? Myślisz, że jesteś taka hopsiu? Hola hola? Myślę. No to dawaj. Dobra. Pokaż skilla, mordo. Siódmy poziom, masz szansę. Ksurko, Coach's Oats. Coach's Oats. Jakieś... No i Oats. Co mam zrobić? Sparkiem? No i Sparkiego za King Tower, a jak? O! No to pięknie. No to pięknie, fireball, fireball. Tornado, tornado! Albo dobra. No Krystian! Dobrze, dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. Easy. Teraz trzymaj tornado i Sparkiemu rób, wiesz... Poczekaj, jeszcze nie, jak coś da. No... Powiem tak. Nie tego się spodziewałem. Dobra, dragona najpierw. Goblin baryłkę skipnij. Takie... Niepotrzebna jest ta goblin baryłka chyba tutaj. No, trzeba będzie chyba to zmienić. Strzałki zamiast niej albo zap jakiś. Albo skarmi. Nie. Nie? Bo mamy goblin. I teraz Gianta musisz dać. Okej, teraz jest git. I co robimy? Goblin Gang chyba za chwilkę, co? Nie, to trzeba trzymać na balonie. Cofnij, cofnij tornadem Witchkę do tyłu, do tyłu, do tyłu, jeszcze do tyłu. Mocno do tyłu, dobrze, dobrze, on niech dochodzi ten Giant, dobrze, jest. Dobrze. Doszedł? Tak. Doszedł, pięknie. Pięknie, idealnie. Dobra, mamy patent, tornadem wszystkie jednostki za tower. Albo fireballem trzeba było uderzyć. Dobra, i daj goblin baryłkę, wywal, tam na tower, no. Bo mogliśmy w sumie to szybciej troszeczkę zrobić. On teraz pewnie skarmi rzuci, nie? Nie, oddał tower, dobrze. Nie, bo przed chwilą byliśmy. Okej, okay, to my się bronimy, dragon. Dragon fireball. I tornadem, jak możesz zdążyć go ściągnąć. Dobrze, na szczęście. Dobra, my czekamy, nie? Na eliksir. A co? Normalnie. Będziemy musieli się bronić.
Daj Giant Szkieletu, ona niech sobie leci. Tak, tutaj daj, dobra. I czekaj. To niech się tu wyjaśni, dobra. Tak, niech to samo wybuchnie. Ale tornadem ściągnij na naszą bombę wszystko za chwilkę. Jeszcze trochę dół, tu na Gianta, no. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Pięknie, pięknie. Boom. Easy. Woo! Woo! Ty, wariacie, fireball na to. To Prince był jeszcze zakopany, widziałeś tego Prince'a? Widziałam, dlatego Sparkiego dałam. Kurde. Dragon. I tornadem, tornadą do środka, do środka, do środka, no. Dobrze. Nie. Dobra, jest okej, okay. Win. Okej, okay, spoko moim zdaniem. 5, 4, 3, 2, 1. A masz. No i dobra. Moim zdaniem tak. Goblin baryłka nie jest potrzebna w tym deku. Moim też zdaniem. Powinny być jakieś strzałki albo za... Bo za mocno nas kontrują. Dobra, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę. Subskrypcja. Tak, obowiązkowa. Pamiętaj, mordo. 300 łapek, kolejny odcineczek. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, yo!